Cześć! Powiem wam, że po nagrywaniu Super Niani czuję się trochę jakbym w grze komputerowej teraz potrzebował zmienić z poziomu trudnego na normalny, ponieważ tam było za trudno. Chociaż jeżeli chodzi o dzisiejszy paradokument Idealna Niania, to jest bardziej wzejście z poziomu hardcore na trudny. Wciąż mamy ciężko, jest bardzo źle, cierpimy wszyscy. Niegrzeczny gówniarz! Halo! Halo, kobieta! Ale wiesz co, on jest okropny, ja ci powiem. No, nie jest za anioła. Ja wiem, że ja go znam bardzo długo, moja droga do urodzenia. Zawsze miał swój charakter, ale tak trochę sobie z nią pozwala, wiesz co, za dużo. Oj tak, dzisiejszy odcinek nie bierze jeńców. O, u mnie już sobie pani nie dorabia. Proszę się spakować i wyjść. Jakie dzieci, taka matka. Pójdę i pójdę sobie, ja serce oddałam, a tu teraz co mnie na zbyty pysk wyrzuci. Z pełnym przekonaniem wam mówię, że nie jesteście gotowi na to, co was czeka, ale czy kiedykolwiek mówiłem inaczej w tej serii? Ciunka i loczki? Moi kochani, coś nowego. Daję wam wybór, jaki odcinek Ciunka i loczki obejrzycie kolejny. Głosować możecie poprzez komentarze. Wystarczy, że przed komentarzem napiszecie literę K lub S. Ponieważ teraz głosujecie na to, czy w niedzielę obejrzycie odcinek Kuchennych Rewolucji, czy Szkoły. No, to jest poważna decyzja do podjęcia. Napisz komentarz, daj mi znać, który z tych paru dokumentów chcesz zobaczyć najszybciej jako kolejny. To będzie legendarne zdarzenie i jestem bardzo ciekaw wyników. A jak na razie, chodźcie do odcinka. Mam dwójkę dzieci. Są strasznie fajnymi dzieciakami. Łobuzują. Straszliwie, ale kocham bardzo. Starszy z dwójki rodzeństwa to 9-letni Janek. Janek jest łobuzem. Bardzo żywym dzieciakiem, ale też bardzo bystrym. Jeżeli zaczynasz mówić o swoim synku, że jest łobuzem, a potem zaczynasz mówić ale, to już jest ciężka sprawa, droga matko. Ty jesteś jego mamą, ty mówisz, no to taki łobuz. Jeżeli mama mówi na swoje dziecko, że jest łobuzem, to znaczy, że jest małym lucyferem, który pali mieszkania. Taka prawda, nie słyszeliście mamę, która by zaczęła od mówienia o swoim synu. No mój synek jest takim, a tam rabusiem oraz złodziejem. Nie, powie, że jest małym łobuzikiem, jest łobuzem. I tu jest tak samo. Janek rozkłada wszystkie idealne nianie, nie? Zobaczycie. Kochanym, bardzo troskliwym, jeśli chodzi o siostrę. Ja już ciebie nie słucham, dawaj to nianie, bo ja ci nie wierzę. Ty se możesz teraz opowiadać, jest łobuzem i siemano. Spali wam chatę, siemano. Trzydziestoośmioletnia Tatiana od blisko roku zajmuje się dwójką dzieci Kasi. Mama Niny i Janka nie jest zadowolona z opiekunki. Czajcie, jaka zmiana? Teraz nie mamy, że nowa idealna niania przychodzi, tylko tu już jest niania od roku i my już ją będziemy oglądać, nie? No jak się domyślacie, raczej dostanie zwolnienie dzisiaj. Zdaniem Kasi, Tatiana nie przykłada się do swoich obowiązków. Rok potrzebujesz, żeby to ogarnąć? Rok? Wiesz co, no jest ta niania u mnie od jakiegoś czasu, ale jakiś taki mam z nią problem, że jakaś jest taka nieobecna. Nie słucha tego, co do niej mówię. No, jak proszę, żeby pozmywała, to nie zmywa. Jasiek, jak przyszłam ostatnio, to był głodny. Jak proszę, żeby wyszła na spacer, to wracam. Nie byli na spacerze. Ludzie mi podpowiedzieli, żebym zainstalowała kamerę w domu. To wygląda jak podstawowe niewykonywanie poleceń przez pracodawcę, więc dlaczego nie dzwoniłaś ją po miesiącu? Dlaczego rok? Żartujesz. No. Czajcie? One będą teraz udawać, że... Kamery, co to? Nie kamery? Jak to? Przestańcie okłamywać widzów, a to wszystko jest ustawione! Dlaczego robicie taki teatrzyk? Ja pierdzielę się... No nie, no się nagrzałem, nie? Normalnie już mnie wkurili. Nie wierzę w to. Może to nie jest najlepszy pomysł, może to głupie. Ale głupie? To jest fatalnie głupie. Ty różne rzeczy głupie robiłaś, ale na coś Boga kamery, będziesz człowieka podglądać. To ta scena głupia? Debilna, tyle powiem. Czajcie, jaki to jest poziom s***lenia mózgów i przełamywania 30 ściany między widzem. Ja nie wiem, ile ja dograłem od tych odcinków, bo dla mnie czy to 5 czy 50, to ten sam uszczerbek teraz zrobisz na tym etapie. Ale za każdym razem mówiłem, że to strasznie creepy, że tu są kamery i nagrywają obcych ludzi, nie? A tutaj oni sobie zdają z tego w pełni sprawę. No ale to idealna niania, no to będziemy nagrywać kamerami ukrytymi, siemano. Co no?
Muszę zobaczyć, co się dzieje. No weź się zastanów, porozmawiaj z dziećmi, nie wiem, on też czasami Jasiu jest humorzasty, nie zawsze powie wszystko, no... Kobieto, my tu nie myślimy nad rozwiązaniem, tylko nad robieniem kontentu. Montuj kamery, baba, już mnie nie interesuje to gadanie. No będziesz człowieka podglądać, co ty jesteś, jakiś ten szpieg, skrajny deszczowca? Nie, no przestań, to jakiś no, w ogóle słaby wiesz pomysł. Co, no. Ale ja już zainstalowałam te kamery. I powiem ci więcej, pójdziesz ze mną ją oglądać, podglądać. Ja. Kaśka. Tak zrobimy. W ogóle zastanawiałam się, czy zainstalować kamery w domu, ale musiałam się jakoś dowiedzieć, co się dzieje podczas mojej nieobecności, jaką osobą jest moja niania. Niechętnie, ale zrobiłam to. Pracuję tu już prawie rok, niby wszystko jest w porządku, bardzo się staram, ale nie dostałam podwyżki. Chociaż umawiałam się z matką dzieci, że za pół roku podniesie mi stawkę. Czuję się trochę wykorzystana. Tatiana, czuję się wykorzystana, że cię wzięli tylko parę dokumentów, bo ja bym się również czuł wykorzystana. Drzwi się otworzyły, chyba już idzie. Nie gadał tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu się pani spóźniła, 15 minut. No tak wyszło. Bo wy tu gdzie pewnie to przez was się spóźniła, bo jej nie wpuszczaliście, bo na planie siedzieliście. Czajcie, jakie to jest w ogóle podjęte, to nie, w ogóle się nie trzyma kupy. Ale jestem. Mhm. Jak pani chce, to może pani jeść, jak nie, to może pani zostać. Mhm. Janek u siebie? Tak. To idę do niego. Już cały czas tak się do mnie zwraca. Ona ci powiedziała tylko, że jeżeli chcesz wyjść, to możesz wyjść, a jak chcesz zostać, to możesz zostać. W ogóle to było bardzo niepotrzebne zdanie, ale no nie wiem. Ja wychodzę z Niną teraz. Proszę tylko z Jankiem zostać. Będę jak zwykle. Do widzenia. Cześć, Janku. Cześć. Halina mimo swojej niechęci do pomysłu zainstalowania ukrytych kamer postanowiła towarzyszyć Kasi w obserwowaniu, jak... Ona nic nie postanowiła, tylko jej kazaliście za nią iść. Janek, powiedziałam ci, chodź tutaj do pokoju. Nie chcę. Chodź tutaj. Krzyczy na Janka. Ale ona woła dziecko. Jak ma powiedzieć? Chodź tutaj do pokoju. Chodź do pokoju. Chodź do pokoju. Daj mi tego. Nie. Daj, daj, nie. Daj. Nie. Jak matka jest twoja, to proszę. Nie. Rób co chcesz, nie. A ja nie. Ja nie pozwalam. Nie. O kurczę. Siadaj tu. Nie. Siadaj tu. Nie. Niegrzeczny gówniarz. Halo. Halo, kobieto. Ale wiesz co, on jest okropny, ja ci powiem. No nie jest za anioła. Ja wiem, że ja go znam bardzo długo, moja droga do urodzenia. On zawsze miał swój charakter, ale tak trochę sobie z nią pozwala, wiesz co, za dużo. Masz karę, siedzisz tu i nie wstajesz, pokaję ci mnie skażu. Przecież on nic nie zrobił. On nic nie zrobił? Nie, on tak, on jest sobą. Siadaj tu, powiedziałam ci! Nie. Ta matka się cieszy i matka... Co za gawniuk taki? Chyba są siebie warci, zobacz. Nie, ja widzę na razie większą winę w twoim synie, jeżeli mamy się tu bawić w procenty. To jest mniej więcej 80-20. Nie, jesteś nie. Tak twoja matka, siadaj. Prosiłam o podwyżkę, nie dała mnie. O podwyżce do Janka? No halo. Tak, rzeczywiście, obiecałam jej dać podwyżkę, ale tylko wtedy, kiedy będę z niej zadowolona. A ja do końca z niej zadowolona nie byłam i dlatego jej tej podwyżki... Nie dałam. No nieźle, w sensie każdy szef może tak powiedzieć do pracodawcy. Nie wiem czemu akurat dziwnie zachowującą się niegrzecznie nianie obrałem jak w obronę, ponieważ że na to zasługuje, ale ta matka wnerwia mi po trzykroć bardziej, nie? No tak, bejtowałam ją na bycie nianią i się staranie, ponieważ jej obiecywałem podwyżkę, ale nie dałam, ponieważ według mnie się nie starała i się mano. To brzmi jak jakiś najlepszy trik manipulacyjny dla szefa do swoich pracowników, serio. Na zasadzie, no jak się będziesz troszeczkę bardziej starał, to dam ci 50 zł podwyżki. Pracownik się stara według niego, ale według szefa nie, więc nie dają podwyżki. Jaki to jest głupi system w ogóle motywacji. Mama twoja chce, żebym z tobą zajmowała, a kasy mi nie płaci. I za co ja mam jej podwyżkę dać? No zachowuje się po prostu poniżej krytyki. Podwyżkę za, nie wiem, opiekowanie się twoim synem. Dobra, nie. Znaczy to dziecko też jest wymyślone, mi się wydaje, że ono nie istnieje. Ono jest wygenerowane AI, więc... Jak nie będziesz mnie słuchał, a biady nie będzie. Jaka matka takie dzieci? Dobrze, że tu Maluś zabrała ze sobą, bo jeszcze gorsza od ciebie jest. Halina, jestem absolutnie załamana tym, co widzę. Czemu wyzywasz tam to dziecko? Akurat ono się wydaje grzeszniejsze. Olivia się wydaje grzeszniejsza. Siadaj!
Powiedziałam ci, obiadu nie będzie, siadaj. O co w ogóle nam ma problem w ogóle, że on se tam biega za kanapą? Gdyby nie zwracała na niego uwagi, to by już tego nie robił. To jest takie durne. Da się bardzo dużo można zdziałać rozmawiając i po prostu tłumacząc mu w mądry sposób, a nie biegając po salonie. U Jaśka krzykiem nic nie uzyskasz, z nim trzeba porozmawiać normalnie. Dobra, jakie kody mi sprzedajecie? Co mówicie, że jak wpiszę Monter Lodę, to się normalnie będzie zachowywał? Nie mam siły już z tobą! Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Widzisz, Halina, no miałam jednak rację, że zainstalowałam te kamery. Tak, to całkowicie tłumaczy twoje podglądanie ludzi przez kamery w wagoniku w ogródku. Kiedy ją przyjmowałam do pracy, to opowiadała, że ma skończony kurs pedagogiczny, że ma super podejście do dzieci, a okazało się to zupełnie nie być prawdą. Tatianie szło dobrze, aż nie poznała twojego syna. A gdzie ona idzie? Ta, może ona pali papierosy, nie pali? Mówiła, że nie pali. Kto tam w ogóle przyszedł? Co to jest za torba? Może się przeprowadza? Może się przeprowadza do nas? Co ona wyjmuje? Co to są za ciuchy? To jakieś męskie koszule chyba. Męskie koszule? Jakiegoś gacha se tam sprowadza? Ja teraz będę prasować, a ty siedź tu. Zjedzie. Jej chłop przyniósł pranie do prasowania, ja w to nie wierzę. Chłop przyniósł torbie pranie do prasowania. Co, ja już mam tego wszystkiego dosyć. Ja idę tą babę wyrzucić. No ale poczekaj, Kasia, na jak ją wyrzucisz, to z kim dzieci zostawisz? Wiesz, a może trzeba z nią pogadać i ją po prostu ustawić. Nie, ja już gadałam z nią, ja już mam tego naprawdę dosyć. Ja sobie poradzę, znajdę inną. No jak chcesz. Wyzywanie jej dziecka ona wytrzymie, ale żeby robiła prasowanie w salonie, nie, to nie, to koniec. Wypada z roboty. A co pani tutaj robi? Miało nie być pani tu. Chciałam, żeby pani się spakowała i dziękuję pani bardzo już za wsparcie. Ale co? Dlaczego? A co to za koszulki tam pani ma z tyłu? A co pani myśli, że ja będę za marne grosze pracować? Tak, dorabiam sobie, prasuję koszulę. Ludzie tak robią? Dorabiają sobie prasując? To nie jest po prostu pranie chemiczne? Gdy pracujesz w pranie chemiczne, się robi takie rzeczy? To u mnie już sobie pani nie dorabia. Proszę się spakować i wyjść. Jakie dzieci, taka matka. Pójdę i pójdę sobie, ja serce oddałam, a tu teraz co mnie na zbyty pysk wyrzuci. Gdybyś serce oddała, to byś dostawała więcej pieniędzy. Tak działam, jak pani serce oddawała, dziękuję bardzo. Ale przeleje mi pani na konto, co jeszcze ja pani przeleję zaraz, proszę już opuścić mieszkanie. Przeleję, tak, bo oni zawsze płacą nianią przelewami. Wcale to nie jest tak, że wszystkie pracują na czarno i dostają gotowe. Ja nie będę płakać, że straciłam tą robotę. Już dawno powinnam odejść, głupia baba. Nie żałuję, że wyrzuciłam tę kobietę z pracy, chociaż wiem, że tym samym narobiłam sobie kłopotów dodatkowej pracy, bo będę musiała znaleźć nową osobę na to stanowisko. Ja mam nadzieję jedno, droga koleżanko, że ty dostaniesz za swoje i teraz dostaniesz jeszcze gorsze, nianie. Że to będzie taki po prostu odcinek o zesrańsku. Kasia poszukiwania idealnej niani rozpoczęła od zamieszczenia ogłoszenia w internecie. Jako pierwsza odpowiedziała 21-letnia Asia. Powiem szczerze, że uwielbiam dzieci. Zobaczyłam ogłoszenie, mieszkam tu niedaleko, więc stwierdziłam, że przyjdę, spróbuję. Trochę się denerwuję, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Akurat lubię w tym parodokumencie to, że zawsze ci ludzie na początku wydają się normalni, nie? No z reguły, najczęściej, nie? One potem chodzą i mają takie, no siemano, jestem normalnym człowiekiem. A potem się okazuje, że oni mają smoka w swojej grocie, do której mają klucz i akurat go zgubili i to dziecko wzięło i poszło do jaskini i tam zjadło go coś. Wydaje mi się, że dobrze im poszło. Mam nadzieję, że niedługo zadzwonią i w przyszłym tygodniu zacznę pracę. Kolejną kandydatką do pracy w domu Kasi jest 22-letnia Anka. Tym razem do dzieci, tak. No na snowboardzie raczej nikogo nie pouczę, nad morze raczej sobie nie pojadę, no na plaży krzyczeć nie będę, no to idę. Co ty gadasz, Anka? Rozumiem, że ci chodzi o to, że jest jesień, tak? Nazywam się Anka, od jakiegoś czasu mieszkam w Warszawie, obecnie poszukuję pracy, raz pracuję sobie tu, raz dorabiam sobie tutaj, tak naprawdę nie wiem jeszcze, co w życiu chcę robić. Stąd teraz taki pomysł mi wpadł do głowy, że może zajmę się czyimi z dziećmi. Czasami widuję dzieci na ulicy, no uważam, że no, ludzie jak ludzie, tak. No, nie miałam zbytnio do czynienia tam. Czasami się widzę dzieci, wyglądają jak ludzie.
całkiem dobrze sądzisz o dzieciach. Ja akurat widzę dzieci, nie ludzie. Cioteczne rodzeństwo, powiedzmy, ma jakieś dzieci, to jakiś tam kontakt, jakieś imieniny. Czy ty dosłownie, jako doświadczenie w pracy jako niania, podałaś fakt, że poszłaś na imieniny do rodzinki i tam było dziecko i ty siedziałaś koło tego dziecka i dlatego miałaś do czynienia z dziećmi? No tak bym ja powiedział, że ja mogę zostać nianiem, ponieważ byłem dzieckiem. I miałem też znajomych wtedy w szkole i oni też byli dziećmi. No ale do tej pory unikałam tak naprawdę, więc może być ciekawe doświadczenie. I ile by pani chciała za godzinę dostawać pieniędzy? Ile za godzinę? No ja wiem, no muszę się utrzymać. Oczywiście hobby jakieś fajne. Muszę sobie po pierwsze znaleźć jeszcze jakieś hobby na jesień. Na zimę zarobić, na wakacje zarobić. No ja wiem, ile na godzinę. No tak może powiedzmy, no... No, powiedzmy 25 zł za godzinę, no to powiedzmy, że mi wystarczy. No nie chcę też nadużywać, tak? Co jest? To chyba dużo. No, ale uważam, no trzeba się cenić w życiu, tak? No rozumiem, a jak jest z dyspozycyjnością pani? Od godziny 12 to chyba nie ma problemu, tak? No bo tam czasem chodzę na imprezy, w sumie tutaj też poznaję miasto, więc chciałabym mieć czas na to, no to chyba nie wstanę o 8 bez sensu, tak? No ja rozumiem panią, pani rozumie moje podejście, tak? Więc od 12 nie ma problemu. Powiedzmy do 20, żebym znowu przed imprezą tam zdążyła jakoś wrócić do domu, tutaj coś poczytać, zająć się sobą, tak? Widzę, to pani dużo książek ma. O, pani lubi czytać, ja lubię czytać, no więc myślę, że się dogadamy bez problemu. Czy możemy już jej nie słuchać? Czy jest taka opcja? Dziwne podejście do życia ma ta dziewczyna. Podejrzewam, że bardzo długo będzie szukała pracy. Jako trzeci na rozmowę o pracę przybył 20-letni Adrian. Co będzie trzeci? Jest jakoś tu przejmują stereotypy, nie? Mam wrażenie, że to był akurat reżyser, który oglądał przednich odcinków Idealnej Niani, bo tu wszystko jest na odwrót, jeżeli chodzi o szablon. O tej pracy dowiedziałem się z internetu, a ponieważ przydadzą mi się dodatkowe pieniądze, to stwierdziłem, że spróbuję. Co będzie, to będzie, zobaczymy. Jak myślicie, ktoś powie, że wow, nie wiedziałem, że nianią może być facet? Bo zawsze tak mówią, jak przychodzi facet. Szukam niani dla niani, niania dla moich dzieci. Janek ma 9 lat, Nina 3,5. Chciałabym się dowiedzieć coś o panu. Ja się nazywam Adrian Nieczyk. Nie, ale tylko patec. Dosłownie wyglądasz jak patec. Ogólnie mieszkam z rodzicami. Już miałem doświadczenie z dziećmi i z opieką nad nimi, także... Aha, a nad jakimi dziećmi się pan opiekował? Znaczy jak, w jakim wieku? Od 4 do 7 lat. Jest to dosyć nietypowe, że pan zajmuje się dziećmi. Dlaczego dzieci akurat? Jak to nietypowe? Jeżeli był harcerz, to zajmował się młodszymi. Jeżeli jeździł na kolonie, żeby sobie dorobić, to się zajmował młodszymi. Jest chyba ze 100 przypadków, w których starsze dziecko zajmowało się młodszym dzieckiem, bo dorośli wpadli na bardzo dziwny pomysł, żeby tak to wyglądało. Jak ja słucham historię harcerzy, którzy mieli właśnie opiekunów, którzy byli od nich tylko 2-3 lata starsze, to mam takie, co? Dziecko zajmowali się dziećmi i to było legalne? Dużą rodzinę. No i tak już wyszła, ponieważ polubiłem to... Tak zaczęłam się tym zajmować. Często było tak, że rodzice musieli na wieczór wyjść do teatru i wtedy na 2-3 godziny albo do pracy, albo gdziekolwiek i ty na 2-3 godziny zostawałem z nimi, a także rano, na przykład kiedy się spieszyli do pracy, to ja byłem taką osobą, która zostawała i... Adrian po prostu siedział w pokoju obok i se grał na kompie w Sirius sama. Co ty pierdolisz, patec? Która zajmowała się tym dziećmi, kiedy rodzice musieli robić swoje sprawy. I z chłopcami i dziewczynkami? Tak, z chłopcami i dziewczynkami nie było problemu. Tak, też pan różowe spódniczki i w balet się bawimy. Czasem się zdarzało, było naprawdę różnie. Spodobał mi się ten chłopak, ale nie jestem pewna, czy poradziłby sobie z moją 3,5-letnią córką. Co pan robi, żeby dzieci pana polubiły? No to różnie. Nieraz po prostu rozmawiam z nimi, pokazuję im różne rzeczy. Często też na przykład od razu bawię się tak jakby z nimi, żeby nawiązać ten pierwszy kontakt, relacje. No ale wydaje mi się, że rozsądne jest zobaczenie, jak każdy z nich pojedynczo odpada. Chodźcie. Po przykrych doświadczeniach z poprzednią nianią, Kasia postanowiła obserwować za pomocą ukrytych kamer także Asię. Wczoraj tak zabolowałam. Ale tak, stary, nawet sobie nie wyobrażasz. Nie na kacu? Do roboty przyszła? Dzień jak co dzień, no słuchaj, żyjemy w Polsce. Zdjęcia z wczoraj. Nie wiem, czy powinna pokazywać, bo trochę zachlany ryj mam, ale czemu by nie? No nie, no proszę. Jak ona się oburza o takie, nie wiem, już dla mnie casualowe sprawy, nie?
No w sensie pokazuję zdjęcia z imprezy, ale dodaję do tego tak, że zaklana morda i ta... Pokazuję zdjęcia z imprezy, okej, okay. Ale dodaję, że ale na tym zdjęciu jestem pijana, a matka... To jest takie robienie kuku z niczego. To jest niesamowite. Przypominam ona chyba ja tamtą babę po prostu, bo prasowała koszulę swojego faceta czy tam czegoś, kogoś innego. Czy ty wiesz, co to jest kac? Janek? Nie wiem. Wiesz czy nie wiesz? Nie wiem. No. Nie wiem, ale wiem, co to jest wac. Szczęśliwy ty. Czego ona szuka w lodówce? Że niby czegoś na kaca? To jest szczyt nieodpowiedzialności. Przychodzi do małych dzieci do pracy na kacu. Dzień jak codzień twojego starego. Dzień jak codzień. A co Janek robi? Oczywiście gra na tablecie. Miał nie grać już. Wiesz, ile wczoraj wypiłam? Hmm? Pół litra. O Chryste, panie. A ja czego? No wódki, a czego? Tylko tyle? Mówmy się tak, że... Ja se trochę poleżę. Dobrze. Czy zajmę się sobą, a ty się zajmiesz sobą, okej? Okay? Rób se co chcesz, może domu nie spal. Chyba nie zatrudnimy tej pani na dłużej. No jak dom spali, to nie będziecie mogli zatrudnić, bo nie będziecie mieli domu. Na rozmowie kwalifikacyjnej zrobiła na mnie naprawdę świetne wrażenie. A potem się okazała być po prostu beznadziejną, głupią siksą, która jest totalnie nieodpowiedzialna. Czemu ją wyzywasz w ogóle? Ta matka jest mental potężnie. Dlaczego ty ją nagle wyzywasz, nie? Tak mówi, no i ona jest rzeczywiście nieodpowiedzialna, no rozczarowała mnie swoim podejściem. Głupia siksa! Wiesz co? Kmiena na ten łeb. No nie, no skandal. Ja Pani Asiu, proszę wyluzować troszeczkę. Co ja mam zrobić? Tak, najlepiej to się położyć na kanapie i pospać. Ja sobie coś wezmę i będzie lepiej. Okej, okay, zaraz wracam. Jasiek sam został, no pięknie. Jak ja wygląda? No, pięknie wygląda, pięknie, rzeczywiście. Ja nie mogę słuchać tej matki już, naprawdę. Dobra. Chryste panie, co ona robi? Ninka, chodź szybko, musimy ratować Janka szybko, chodź. O Boże! Ona wzięła to dziecko jako broń, będzie to jej maczuga. No dawaj, bawimy się, co ty? Dawaj, dawaj, melanż gruby, robimy, no, no co ty, zobacz. Wiesz, to złożymy. O Jezu, nie, ona rozsypała klocki, kurwa, będzie się teraz ich zbieranie 100 godzin. Bym wolał złożyć puzzle na tysiąc elementów, niż zbierać klocki Lego rozsypane na podłodze. Schiza zawsze, więc się trzymało nasze wiaderku, no. Ja nawet jak składam klocki Lego, to je na takich tackach robię specjalnie, żeby mi nie uciekł jakiś klocek. I jak spadnie jeden klocek, to zawsze jest taki... Dosyć! Co tu się dzieje? No i Janek, proszę, weź siostrę i wyjdźcie. Wejdź siostrę i wyjdźcie. Katrina, chodź. Nie, nie, poukłada pani? Czy ty nie pomyliłaś przypadkiem miejsc? Czy ty na pewno powinnaś pracować jako niania? Co? Ale dosyć, jest... zabierać się proszę stąd. Ale co mam się zabierać? Zabieraj swoją torebkę i żegnam cię uprzejmie. Ale co mam się zabierać? Żegnam uprzejmie! Dosyć. Po policję zawołam. Świetnie się. Widzenia. Świetnie się tam weszła są drzwi. Pani. Do widzenia. Ale przecież żegnam panią. Co tu się dzieje? Ona zaraz jej wywali, nie? Widzenia tam są. Tam no, ale zobacz, widzi pani? No przecież możemy sobie poukładać. Wszystko proszę, jest. Tam do widzenia. A zapłaci mi pani? Zapłaci. Wyruchowo policję zawołam. Jak strygerowana na tekst z pieniędzmi. Dobra, policję. Może pani wołać, może posprzątają pani. Kogo ja zatrudniłam? Dlaczego się tak strasznie pomyliłam? Dlaczego się tak strasznie nabrałam? Nie wiem, może jakieś złe wzory z dzieciństwa. Nogę weź, zrób. O, dotarł. Tak jest. Coś takiego. Taka jest postawa. Tu. Jest cierpliwy i wszystko fajnie tłumaczy Jankowi. Podoba mi się. Na twoją łaskę jestem zdany, proszę. No.
I można. Wygląda na to, że syn jest szczęśliwy i ja będę spokojnie mogła pójść do pracy. Pewnie nie. Co? To zawsze tak mówisz i po pół minuty mniej więcej się wszystko psuje. Wolony jesteś? Mhm. Dobra, chodź, teraz pójdziemy do nauki. Pouczymy się trochę tabliczki mnożenia. No dobrze, dobrze. Znaczy słuchał, co do niego mówiłam. Pan Adrian. Dam ci kilka przykładów i ty je będziesz rozwiązywał, okej? Okay? Mhm. Najpierw taki prosty, nie patrz, nie podglądaj. Widzę, że chłopaki się świetnie dogadują. Patrz, jak masz 3 razy 4, to po prostu dajesz 4 razy 3, czyli 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ja nie spodziewałam się, że on będzie aż tak fajny. A sport, ta tabliczka mnożenia, Janek jest super skoncentrowany, słucha się go. Staramy to dać dalej, nie? Dają ci jedną totalnie, wiecie, od początku rozwaloną, potem ci dają drugiego ziomale, który już daje ci mniej więcej nadzieję, ale na końcu mimo wszystko... Co, zatrudniałam tego chłopaka ostatnio, Adriana. Świetnie. 2 tygodnie już jest u nas i byłam ten bardzo... Ten młody taki. No, strasznie fajnie się z Jaśkiem dogadywał. Z nią też w porządku. No, to już ci gratuluję, bo to nie jest łatwo. Natomiast ze sobą mam problem, bo zaczynają mi ginąć rzeczy z domu. To kosmetyki, ostatnio nawet aparat wyszedł. Ale ty zostawiasz szminki, pudry, przepraszam cię bardzo, spojrzę ile z moim samochodzie i wiesz, ale aparat? No gdzie ja bym mogła zostawić aparat? A nie pożyczyłaś komuś? To jak ta jej przyjaciółka ją cały czas pasyw-agresyw ciśnie, nie? To jest tak, że ona jej zarzuca jakiś temat, a ta za każdym razem odbija. Nie. Cała wina to jest w tobie. To ty gubisz te rzeczy, bo ty nie ogarniasz. Proszę cię. No nie wydaje mi się. W każdym razie chciałabym to sprawdzić. Nie mów tylko, że znowu zainstalowałaś kamery. Tak, znowu to zrobiłam. No muszę wiedzieć. Muszę wiedzieć, co się dzieje z moimi dziećmi, jak mnie nie ma w domu. No zostawiam dzieci z obcym człowiekiem. Kasia, to jest trochę chore. Nie mów, że chcesz, żebym jeszcze ja z tobą razem podglądała chłopaka w kamerze. Najlepsza przyjaciółka to jest, naprawdę najlepsza przyjaciółka. Jej zadanie to jest po prostu cały czas ciśnięcie po prostu tej drugiej. Dobry, to już jestem. A dzień dobry, panie Adrianie. Gdzie jest Janek? U siebie w pokoju. Okej, to ja już idę. Panie Adrianie, to ja miłego dnia życzę, tak? My wychodzimy. Do widzenia. Do widzenia. Kasi i tym razem udało się namówić Halinę, aby wspólnie obserwować wydarzenia w domu mamy dwójki dzieci. Słuchaj, młody, tak sobie pomyślałem, że może byśmy poszli na deskę. Co to za aparat? Moja mama miała taki sam, tylko jej zginął. Nie ruszaj. To twój. Ojeju, a ja znam historię, że na przykład jedna koleżanka w szkole ukradała drugiej coś, minął miesiąc, dwa, trzy, tam też zapomniała, po czym po 3 miesiącach ona wyciąga na przykład etui lub coś tam i to jest identyczne jak tamto i jest tylko to takie spojrzenie na siebie. No. Głupio wyszło. Ewidentnie głupio wyszło. To jest ten sam powód, dla którego ja w życiu bym nie dał komuś prezentu, który ja dostałem, ale nie był trafiony i mi on się ogólnie nie przyda. Ale ja mimo wszystko go trzymam, ewentualnie znoszę do piwnicy, ponieważ danie komuś swojego prezentu z kiedyś może być grzechem niewybaczalnym dosłownie, jeżeli te osoby to rozkminią lub są w tej samej grupie. Można by niby zaryzykować i dać to komuś zupełnie niezwiązanemu z tamtą osobą, ale to jest jednak ryzyko, nie? Które jeżeli was przyłapią, to jest naprawdę jak nieposprzątanie kupy po psie i ktoś wam rzuci na to uwagę, nie? No nie macie argumentów, no nic z tym nie zrobicie, no nie jesteście, przegrywacie na start. Myślałem sobie, że może byśmy poszli na deskę, co na to, na dwór. O, mamy tak, fajnie. No dobra, chodź, pójdziemy. Wiesz co, no zobaczymy, ale jakoś nie wygląda mi to najlepiej. Przepraszam, ja się z ciebie nabijałam, a tutaj wiesz co, aż biegło. Intuicja niestety działa jak trzeba. Nie wierzę, żeby było aż tak lekkomyślne, żeby nosić skradziony aparat przy sobie w plecaku. Natomiast z drugiej strony dziwnie się zachował, jak Janek wyciągnął ten aparat z plecaka. No jak tam, młody? Dobrze. No, widzę, że dobrze idziesz na desce. Ile ci to idzie? Co jest? Co to za koleś? Dobra, zwykaj. O, ewidentnie się znają. O, ma kolegów, o. Dobra, chodź, młody. Jakiś dziwny koleś. Moim zdaniem coś tu się dzieje niedobrego. No poczekaj, no masz kamery w końcu. Po coś, że się montowała, to może zaraz się... Okej, poczekamy. Ona ma milion kamer, ona ma kamerę wszędzie. Zobacz. Miałaś rację. Wchodzi. Ale ja. Wchodzi do mnie.
Ej, halo, halo! No weź, ja się go boję. Jakiś gówniarz, ale zobacz, no gówniarz, jak ci przywali albo mi przywali. No to ty już wiesz teraz, gdzie masz szminki, aparaty i wiesz co i resztę, tak? No, tylko nie mój komputer. Zobacz. Wyciągnął komputer. Naprawdę tak jest? Widzisz to? Ale wyjdziesz tu teraz, co? Jak cię zaatakuje, nie, to no, co? Trochę się boję, no. To nie jest fajne uczucie, kiedy ktoś cię okrada. Kiedy patrzysz na to, widzisz, że chodzi po twoim domu, ogląda twoje rzeczy. Myśleliście czasami, że to, co zgubiliście, nie? No i po prostu, no przepadło. Ktoś wam mógł ukraść, a wy tego po prostu nie ogarnęliście i nie jesteście pewni do dzisiaj, czy was okradli, ale chodzi mi o to, ile razy ktoś was mógł ukraść, a wy sobie nigdy nie będziecie już z tego zdawać sprawy, nigdy nie ogarniecie tego. Bez twojej wiedzy ktoś cię mógł ukraść, ale Adam, jak to możliwe? Przecież ogarniam, jak czegoś nie mam. Miałem, a nie mam. No tak, ale na przykład coś zostawisz w pociągu, wyjdziesz z pociągu, pociąg odjedzie i nie ma. Wiesz co, ja muszę się dowiedzieć, czy on ma coś wspólnego z moim nianiem, czy to jest tylko zbieg okoliczności. Muszę iść zobaczyć. Mam coś dla ciebie. Dzięki. Co to? Do czego? No laptopik. Chciałaś laptopik, masz laptopik. Super, dzięki. Świetny jest. O, cieszę się, że ci się podoba. Nie, jaki w ogóle comeback do pierwszej niani, matko boska, jak to wszystko jest pomieszane. No szalony odcinek idealnej niani. Jeżeli to jest wasz pierwszy, to nie zrozumiecie, o co chodzi, ale jak już oglądaliście poprzednie odcinki, to możecie zauważyć, że jest zupełnie inaczej skonstruowany scenariusz niż zwykle. Złodzieje! Jak jest złodzieje? O czym pani mówi? Ten koleś ukradł przed chwilą to z mojego domu wyniósł. Jaki spawn w ogóle? Ci nic nie zauważyli, nie? Ta wyszła z cienia po prostu, ninjutsu za***ała i siemano. Jak to ukradłeś? No cię, to ukradłem dla ciebie. Chciałaś laptopik, no to... Jesteś złodziejem? Puść mnie! Puść mnie! Jesteś złodziejem i wali głupa, wy stoicie przed jej chatą, o co chodzi? Ja i tak cię złapię! Ja nie mam nic z tym wspólnego, ja go nie prosiłam o to, żeby kradł. I teraz przypadkiem się tu pojawiłaś w ogóle, o co chodzi, dlaczego? Młodziej jeden, cholerny, no. Wszyscy się ze mnie śmieli, krytykowali pomysł zainstalowania kamer, natomiast uważam, że to był bardzo dobry pomysł, bo dzięki temu mam bardzo fajnego niania, który się super opiekuje moimi dziećmi. I koniec, nie? I koniec. Jakie to jest najgorsze zakończenie paru dokumentu ever. Boże, jakie gówno. I jeszcze najlepsze jest to, że zrobili taki morał na końcu, że a to w sumie spoko, że mam kamerę i mogę podglądać dalej swojego pana nianie. Bo cały czas widzę jego pupcie. Mam wiele przemyśleń na temat tego paru dokumentu, naprawdę, nie? W sensie, ale było to w miarę spójne chyba mimo wszystko, ale... Niesamowite jest to, że tak naprawdę cały odcinek próbuje tobie wytłumaczyć, że to jest normalne, że ona ich nagrywa. Ta rozmowa między tymi koleżankami ma miejsce jakieś 3 razy, ona sama o tym gada kilka razy i to jest takie, no przecież mogę nagrywać ludzi we własnym domu, mogę, to jest normalne. No potem że ja tu siedzę w ogóle, rozkminiam teraz, zaraz będzie nagrywanie, rozkminiam ten odcinek, dlaczego, Boże, szkoda mózgu. Dobra, trzymajcie się kochani, widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym odcinku, dokładnie to w niedzielę. Zagłosujcie, czy chcecie zobaczyć szkołę, czy może kuchenne rewolucje. Wystarczy, że przed swoim komentarzem, jakikolwiek on by był, jeżeli miałby powstać, napiszecie K lub S. Wiadomo, S to szkoła, K to kuchenne rewolucje. To raczej oczywiste. No i jesteśmy w kontakcie. Miłego dzionka. Pa, pa! Thank you.